Witam po raz kolejny. Znajduję się teraz w lesie sosnowym. No może nie czysto sosnowym, ale z dużą ilością sosen, czyli generalnie z dominującymi drzewami iglastymi. A chcę tym razem pokazać trochę znowu mało chemicznie, bo znowu przyrodniczo. Tak mnie natknęło, żeby powiedzieć trochę o borówce czernicy, zwanej czarną jagodą. To, co tu koło mnie widać, to jest właśnie połać porośnięta, zresztą jest ich koło mnie pełno, połać porośnięta borówką czernicą. A czemu chcę ją akurat pokazać? Nie chodzi o to, że produkuje wielkie ilości jagód, dosyć zresztą drobnych, i oczywiście wielkie ilości nasion. Natomiast ciekawostką jest to, że cała ta połać porośnięta borówką jest jedną rośliną. Borówka czernica jest krzewinką, bardzo silnie się rozrastającą w poziomie. Krzewinki, czyli mają tych kilkadziesiąt centymetrów ledwo w górę, do pół metra to się przyjmuje mniej więcej, że są krzewinki. Ale cała ta połać to jest jedna roślina. Najprawdopodobniej jedna, bo być może są tutaj jeszcze przerosty innych roślin. I ona produkuje bardzo duże ilości nasion, no bo skoro produkuje bardzo małe nasionka, no to jak może wyglądać siewka z tak maleńkiego ziarenka, a do tego jeszcze no, musi przetrwać, tak? Tak naprawdę borówka kiedyś była zaliczana, ogólnie nie tylko czernica, ale wszystkie borówki były zaliczane wręcz do roślin ginących, bo się zmieniało środowisko tych roślin. Natomiast, znaczy naturalne środowisko po prostu było w zaniku, ich warunki do życia, więc po prostu ta populacja borówki się zmniejszyła po II wojnie światowej w sposób dość znaczny. Jeszcze bardziej się zmniejszyła borówki brusznicy. I w ogóle borówki należą do grupy roślin, do rodziny roślin wrzosowatych, tak? Czyli są blisko spokrewnione z wrzosami, wrzoścami, no i oczywiście z innymi gatunkami borówek, ale także z takich roślin użytkowych, jadalnych, to jeszcze mamy na przykład żurawinę. W Polsce są trzy gatunki z rodzaju borówka, czyli borówka czernica, zwana czarną jagodą, borówka brusznica, która ma mniej się krzewi, znaczy płoży przynajmniej, i jest dużo rzadsza i ma owocki czerwone. No i jeszcze jest borówka bagienna, zwana też czasami pijanicą, bo podobno powoduje narkotyczne objawy, aczkolwiek z tymi narkotycznymi objawy to od iluś tam lat wiadomo, że to nie jest wina tak naprawdę borówki, tylko bo te objawy wykazywały tylko osoby, które długi czas spędzały na bagnach i się zajadały tą borówką, tylko po prostu wdychanie pyłku innej rośliny, która bodajże to jest roślina o nazwie bagno, nie jestem w stanie teraz tego zweryfikować, ale tak czy siak, podobno to jest nie wina samej borówki, tylko po prostu wdychania tego pyłku innej rośliny. No ale proszę może w tym celu nie chodzić specjalnie po bagnach, bo to jest zajęcie cokolwiek wciągające. W każdym razie, co jeszcze można powiedzieć? Proszę Państwa, borówka, właśnie ta czernica, zawiera dosyć pokaźne ilości benzoesanusodu, czyli konserwantu. Czy tam różne inne postacie kwasu benzoesowego, może być niekoniecznie benzoesan sodu, ale po prostu kwas benzoesowy w postaci swoich soli. I gdyby chcieć zrobić winko z takiej czarnej jagody, to fermentacja albo nie ruszy wcale, albo będzie szła bardzo powoli i naprawdę trzeba silnych drożdży, żeby taki czysty sok z czarnej jagody, czyli z borówki, no w moich stronach się mówi akurat borówki, albo czernice, ale generalnie chodzi o to samo. Po prostu taki sok nie fermentuje za bardzo, no bo po prostu ten benzoesan działa konserwująco, czyli wstrzymuje fermentację, która jest rodzajem, jakby nie patrzeć, zepsucia się tego soku. Natomiast co tu jeszcze można powiedzieć? To jest taka ciekawa tendencja od iluś lat, że wchodzi ta borówka amerykańska, która powoli wypiera z ciast i różnych innych wypieków nasze czarne jagody, do tego stopnia, że już w tej chwili można spotkać wyroby, które się nazywają z jagodami, a tak naprawdę jest w nich nie zbierana w lesie
borówka czernica, tylko po prostu ta borówka amerykańska z uprawy sadowniczej, czyli łącznie z opryskami, nawożeniem i tym podobne. Rośliny wrzosowate są kwasolubne, po prostu lubią rosnąć na glebie kwaśnej, więc tu, gdzie stoimy, las zresztą iglasty, no jest zresztą widać, o, sosny, więc jest prawdopodobnie gleba na tyle kwaśna, prawdopodobnie pH poniżej 5, że ona sobie spokojnie rośnie. Żeby było jeszcze śmieszniej, bo zapomniałem to powiedzieć, to jedna taka roślinka, czyli połać, potrafi zajmować kilkanaście hektarów, więc proszę sobie wyobrazić, że mimo wszystko to jest roślina, ona rośnie powoli, mimo wszystko to jest roślina długowieczna, bo ile trzeba czasu, żeby taka borowina się rozrosła na powierzchni, żeby jedna roślina się rozrosła na powierzchni kilku czy kilkunastu hektarów. No pewno dużo, nie wiem jaką szybkością przyrasta na boki, ale na pewno to są dziesiątki, jeśli nie setki lat. No, postacie drzewiaste mają to do siebie, że są roślinami bardzo długowiecznymi, znaczy rośliny, może niekoniecznie dobrze się wyraziłem, drzewiaste, ale te, które produkują drewno, czyli po prostu drewnieją. Jeżeli dąb jest, prawda, w stanie przekroczyć 1000 lat i podobnie lipa, no to dlaczego mniejsze roślinki też by nie mogły, skoro wytwarzają drewno? No, są krzewy, które żyją po kilka tysięcy lat, no to krzewinki w sumie dlaczego by nie? Jest to roślina w każdym razie długowieczna, bardzo się jedna, można powiedzieć, że jedna z największych roślin, no bo jeżeli jedna zajmuje powierzchnię kilkunastu hektarów, no to jest to masowo patrząc bardzo potężna roślina i na pewno zajmująca większą masę niż pokaźne jakieś tam drzewa. Może nie będę specjalnie przeciągał, żeby nie przedłużać. A tu jeszcze z takich ciekawostek, w sumie zanim się wyłączę, to tu mamy młody dąb. To jest dąb przypółkowy, który jest naszym naturalnym mieszkańcem lasów, ale tu gdzieś jeszcze koło mnie była, momencik, niech ją znajdę, siewka, o jest. Tutaj mamy siewkę dębu czerwonego. Dąb czerwony pochodzi z Ameryki. Z Ameryki Północnej, jest sztucznie wprowadzony i obecnie jest gatunkiem wypierającym nasze rodzime dęby, z tego powodu, że po prostu zajmuje ich miejsce, a nie ma tutaj jakby w tej całej sukcesji ekologicznej, nie ma jakby swojego następcy, ani odpowiednio silnego konkurenta. Dlatego obecnie jest raczej tendencja do usuwania tego drzewa z lasów w Europie. O, mamy jeszcze galasy. Od jesieni sobie leżą, już jest dziura, czyli coś już z nich wyszło. W każdym razie galasy, z których kiedyś robiono atrament, o czym polecam sobie poczytać też na Biomis, bo jest całkiem ciekawy artykuł o tym napisany. W każdym razie to może wystarczy, nie będę specjalnie jeszcze innych roślin tu na siłę szukał. W każdym razie dąb czerwony rośnie szybciej niż nasze dęby, więc dlatego go sprowadzono, ale niestety zaczął się też robić problematyczny. Rośnie szybciej, no to jest oczywiście, ponieważ część polskich lasów, właściwie wszystkie polskie lasy, poza chronionymi obszarami, trudno nazwać lasami, a bardziej są to plantacje drzew, wręcz miejscami monokultury drzew w jednym wieku, więc to nawet ciężko powiedzieć, że to jest las, tylko bardziej plantacja drzew, no to po prostu jako bardziej szybciej rosnący jest też bardziej opłacalny, tak, bo można osiągnąć większe zyski. To jest bolączka lasów nie tylko jeśli chodzi o dęby, ale także lasy świerkowe w Beskidach, gdzie wycięto w XIX wieku beskidzkie, karpackie postacie lasów świerkowych i sprowadzono na ich miejsce serbskie i austriackie odmiany, które się okazały, że rosną szybciej, ale niestety są też dużo słabsze pod względem warunków i glebowych, i ogólnie zanieczyszczeń, i chorobowych. No i niestety, ponieważ akurat z tamtych stron pochodzę, to niestety miejscami można spotkać całe gołe zbocza suchych lasów. Ale to może tyle kątem tego, bo zaczynam się rozgadywać, a chyba zaraz zacznę za bardzo zanudzać. Także mamy borówkę, cieszmy się, że ją mamy, bo to jest dosyć dobry owoc. Co prawda zawiera trochę benzoesanu, ale przecież nikt nam nie każe kilograma dziennie tego zjeść. Natomiast suche borówki czarne mają działanie przeciwbiegunkowe i to dosyć silne, więc po prostu polecam, jeżeli ktoś by miał taką przypadłość, to sobie właśnie się kurować suszonymi owocami borówki czarnej. Pozdrawiam dla Biomist DM.